359. Tu mamy projekt grupy radnych i zreferuje go, rozumiem, pan Marek. W sprawie utworzenia na stałe przystanku autobusowego cmentarz Salwatorski dla linii 101 Zamarczyńskiego. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do ZIKIT-u o utworzenie na stałe przystanku autobusowego cmentarz Salwatorski dla linii 101 Zamarczyńskiego koło mostu Diabelskiego przy schodach prowadzących na cmentarz. Przystanek był ustanowiony analogicznie jak ustawiony powinno być, ale... I byłby przystankiem na żądanie w obu kierunkach. I uwaga, drugi uchwała wchodzi w życie z jego podjęciem. Znaczy powiem tak, że wcale się święty sprawdził, ludzie byli zadowoleni bardzo. No i chcieliby te przystanek na stałe, gdyż skraca drogi do działek. Tego wejścia, co jest do strony Warszawskiego, tutaj patrzę na działko. I teraz, po prostu jest największym dojściem do końca obywatelskiego. Julia. Ja mam jedno pytanie, Marku, odnośnie takich zmian, bo oczywiście merytorycznie wydaje mi się słuszne, czy nie słuszne byłoby dodanie jeszcze informacji, żeby zmiany wprowadzać przy okazji czegoś, żebyśmy nie narażali specjalnie na koszty, jeśli to będzie wykonywane bezzwłocznie. Ja może odpowiedzieć, to jest koszty jakiego sobie. No bo dodatkowy przystanek, dodatkowe informacje się... No tak, ale to jest linia 100, to jest 4 przystanki w sumie na całej trasie, także to jest żaden koszt. Znaczy, to mimo, że w ten sposób. Bez zwłocznych oni tak nie zrobią, bo nie muszą, dlatego że tylko dlatego, że podjęli uchwałę i na pewno zrobią to wtedy, jak uznają, że mogą. Okay. Tutaj ja mam pytanie do Marka, no jak idzie w stronę Kopca autobus, tam jest gdzie wysiąść, do Tarczyszaków. Słuchaj, był postawiony słupek, jak był wszystkich świąty. No, słupek, tak. Na tym takim jakby zajęcie pod mostem. Tak. Że to już jest, wiesz, to już jest kwestia zwiktu, czy oni tam mogli być tam wysiąść może w tych krzakach. Jeżeli będą na tym jakieś, wiesz, wymogi, no to... Znaczy może się zdali tam, że odmówią, tak? A może się zdali, że zrobią to porządnie, niż to tylko obrażamy. Ale nie jest to pewnie na problem. Krzysiek, słuchaj. Jedno pytanie, bo tam próbowałem 100 metrów, czy tam 1 metr dalej jest też przystanek autobusowy. No ale to jest 20 metrów, tam będzie więcej. A na 3 osoby to jest dużo. Wysiadasz po samymi słowami. No ja się zgadzam, że tam jest po sobie, tylko pytanie, czy jest jakiś przepis mówiący, w jakiego odległości mają być przystanki. To jest na żądanie, prawda? Czy rzeczywiście ktoś będzie jechał na cmentarz? Szanowni Państwo, nie ryzykujemy niczym, będzie tam przejdźmy do przyszłości. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Referuje ponownie pan Marek Sikora. W sprawie przywrócenia funkcjonowania kawałek linii 6 w soboty i święta oraz zwiększenia na linii 2 trawogu niskopodłogowego. Wnioskuje się do ZIKIT-u o przywrócenie funkcjonowania tramwaju linii 6 w soboty między godziną 18 a 23 oraz w dni świąteczne. Wnioskuje się ponadto o zwiększenie kursów na linii 2 taboru niskopodłogowego oraz umieszczenie do składzie jazdy kursów obsługiwanej przez ten tabor. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Problem polega na tym, że po tych zmianach od 17 w niedzielę została szóstka wycięta całkowicie. W soboty do 18, czy w niedzielę straciliśmy 40 kurs w sumie szóstki. I jak szóstka została zmieniona w końcu częstotliwości, wycięli wszystkie kawałki niskopodłogowe, które jeździły po bagierze NGD6 na szóstce. Na dwójce jeżdżą w tym momencie na 6 dwójka. Jeżdżą 2 do 6, zależy się od dnia, te, z tymi szkolami takimi. Nie na dwójce jeżdżą, nie na dwójce jeżdżą też N8. Nie, jeszcze o czym mówisz? Jedną z tymi członami, bo chodzi o to, że one zjeżdżają wcześniej, zostaje tylko jeden na cały dzień, no i problem z wsiadaniem osób starszych, no i to wiadomo. Jest Krzysiu, to jest. Ktoś z Państwa mam Krzysiu, ale tak. Jestem absolutnie przeciwnikiem tego, tylko takie pytanie co do uzasadnienia, bo generalnie wszyscy mieszkańcy Krakowa chcą, żeby w rejonie, który dojeżdżają między kawałek niskopodłogowej, jakie jest szczególne uzasadnienie, jakie jest uzasadnienie, na przykład dole. Bo są z jednym wagonem, można powiedzieć, na ileś brygatuje. Bo to jest trochę taka uchwała, że chcemy bez nas było lepiej. No to ja się powiem, że na tej poczekałej jeździło na szóstce co 10 minut, wszystko jest w niskopodłogowej.
8 działań, są proszę, Kuba Makowski. Uzasadnię ci, że właśnie przed zmianami, to co Marek powiedział, że przed zmianami były szóstka jeździła praktycznie ze stacji, wszystkie jeździły. Teraz nie dość, że nie ma niskopodłogowych, dostaliśmy cały złom, który jedynka, bo norymberskie też wycięli. Więc ten stare tramwaje po prostu wróciły i bardzo dużo osób właśnie jest starszych i niepełnosprawnych i po prostu mają problem z wejściem na... A dodam Państwu i przypomnę, że nie dalej jak pół roku temu mieszkańcy wnioskowali o dołożenie, jak jeszcze mieliśmy te szóstki, to jeszcze chcieliśmy dokładać tramwaje niskopodłogowe. Nie udało się wtedy, a teraz przy zmianie nam zabierają praktycznie wszystkie tramwaje niskopodłogowe. Ja się w pełni zgadzam, że chciałbym, żeby jeździł cały niskopodłogowy, tylko moim zdaniem to powinno się trochę lepiej uzasadnić. Dlaczego to jest starszy gniazda? Ta pozycja lepszego uzasadnienia zawsze może być złożona w postaci poprawki. Ruczaj ma teraz poprawkę. Szanowni Państwo, czy ktoś chce złożyć poprawkę? Nie. Czy ktoś ma coś jeszcze do projektu uchwały do zdania? Proszę wstać Proszę Państwa, zrób numer 361. I to będzie referował Pan Krzysztof Jakubowski. Projekt dotyczy wsparcia protestu mieszkańców przyjeżdżeniowych. Przeciwko podejmowanym obecnie próbom zmiany przeznaczenia położonych w zakresie sytuacji działek. Numer 361 będzie antykrotoczy objęty plany zagospodarowania przestrzennego w górze Świętej Węgry 2. Oznaczonych także jako zakładowa 26 terenie zieleni, pogody i ziemi towarzyszące. Projekt pierwszy. Rada dzielnicy wspiera pracownie mieszkańców Ileniowej przeciwko podejmowanym bez niego zmiany przeznaczenia włożonych w czasie wykolicy działek numer 314 od 9 kierowocze. Uzasadnienie. Projekt ubiegłym z plan zagospodarowania przestrzennego wzgórza Świętej Bolesławy 2 chodzi o obowiązującym planem dla tego obszaru. Wszelkie próby mierzające z podważaniem do zapisu muszą być zatem piętnowane jako wypełnienia obowiązującego prawa. Dlatego do dzielnicy 7 w stronie mieszkańców Ileniowej i staranie bezpieczeństwa egzekwowania istniejącego porządku. Szanowni Państwo, przy ulicy Jeleniowej jest jedna linia zabudowy i powyżej są kolejne działki, które w planie są zapisane jako zieleń barwowa czy tam urządzona. I tam na tej zieleni urządzonej powstają już pierwsze altany, tak to nazwijmy. I ci ludzie już zaczynają próbować podważać plan w różnych formach. Mieszkańcy do nas się zwrócili tu na piśmie o pomoc. Kilku z tych mieszkańców ma już sprawy sądowe o drogę konieczną w tym tereny. No ale w tym nie uczestniczymy, bo to jednak pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. Natomiast uznajemy, że jakby protest mieszkańców, aby naruszyć plan w jakikolwiek sposób, jest słuszny i zasadny. Stąd taka propozycja komisji, żeby go poprzeć. My nie chcemy do tej uchwały podłączać jako załącznik pisma mieszkańców, gdyż tam jest bardzo dużo podpisów i znowu będziemy mieli problem z opublikowaniem tego w pismie. W związku z powyższym tak, pójdzie projekt uchwała, znaczy uchwała pójdzie, jeżeli przegłosujecie ją Państwo osobno, a my obiecujemy też kopię tego pisma mieszkańców przesłać do Wydziału Planowania również, ale pójdzie szybciej niż uchwała. A to jest tak, to jest wiele stron, wiele podpisów, mapy, my to wszystko wyślemy w biuru planowania. Jeżeli ktoś z Państwa chce się zaznajomić z tą korespondencją, to kopię też Krzysztof ma mapę. To takich prób będzie cały życzę. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały? Marcin. Jestem prośbę taką do projektodawców, tylko natury estetycznej, ale tam mieszkańców tak dużo literów, gdyby byśmy tak. No to napiszmy petycję. Jeszcze lepiej. A z punktu widzenia poprawności polszczyzny. Nie jest to dopuszczalne, nie jest niestety. Czyli czy taka korekta ma być?
redakcyjny. Redakcyjny, to już zmieniamy na duże M słowo mieszkanie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś wnioski? To może być kolejną sprawę tego. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej przyjęcia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Ja myślę, że powtórzę jej jednomyślnie. Nie? Cały czas? Ja uważam, że nie należy zrobić uchwały. Szanowni Państwo, przeszliśmy przez wszystkie uchwały. Ja taka dygresja mała do Pawła Kowalskiego. Ja cały czas powtarzam, że jeżeli uda nam się w jakiś sposób sprawić, abyśmy mieli potwierdzenie od kogokolwiek w związku z tymi miejscami parkingowymi czy klasztorze, to ja sądzę, że wrócimy do tematu i jak najbardziej takie miejsca byłyby słuszne. Tyle tylko, że na dzień dzisiejszy nic naprawdę nie wskazuje, że ktokolwiek nam taką zgodę da. I ja myślę, że jeżeli taką zgodę by nam ktoś dał, to ja sądzę, że tu nie będzie ani jednej osoby, która będzie protestowała przeciwko tym miejscom. To tak na początku. Co zrobimy w tym zakresie? Co zrobimy w tym zakresie? W jakim sensie? No, żeby ktoś nam dał taką zgodę. Zgody nam nikt nie da jako zgody, trzeba przeprowadzić rozmowy na pewno, w jaki sposób można w związku z tym planem poruszać się. Ja się mogę zobowiązać osobiście na rozmowę z panią dyrektor biura planowania, czy żeby się wytłumaczyła, czy istnieje jakakolwiek możliwość wyznaczenia tam, nie łamiąc prawa miejscowego, ale być może jest jakaś forma, którą da się w tej sytuacji wyjść. Ale tu macie, bo skoro wszystko znowu jest pisane jakieś. Znaczy no, postaw projekt jeszcze do zbudowania, że go przygotuje jakiś projekt wspólnego odpowiedzi dwóch komisji, no i trafił tutaj na ręce jeszcze wielu takich Madzi i tam fajnie. Ja mam jakiś tam pogląd na tą sprawę dosyć skomplikowaną. Problem jest taki złożony, ale moim zdaniem droga do sukcesu to jest nigdzie nie może być słowa w ogóle parking. No tak, tak było dwa lata temu. No niestety ta szansa została w jakiś sposób zaprzepaszczona. To pismo niestety konserwatora miejskiego na dzień dzisiejszy nie pozostawia żadnych. Ja też jest dosyć tak. Dobrze, szanowni Państwo, pozwolę sobie rozpocząć komunikaty tradycyjnie. Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Skargu Miasta na temat dzierżawy chodnika przy Krakowi. No, nie mają nic do tego, w związku z tym przekazali to pismo do ZGIT-u i naszą uchwałę do ZIS-u. Czekamy dalej, w związku z tym idziemy dalej. Została podjęta przez dzielnicę pierwszą, wpłynęło to jako oficjalny dokument do nas, w związku z tym jestem jakby zobligowany Państwu powiedzieć, uchwała na temat stanowczego protestu. Stanowcze się domagają przywrócenia pełnej transmisji kryminału w radiu, czyli jacyś radni chcą się przyłączyć do cennej inicjatywy dzielnicy pierwszej, zapraszam. Natomiast, no cóż, jest to do wglądu, możecie Państwo przeczytać sobie tą uchwałę, którą dzielnica pierwsza podjęła, zastanowić się na to sobie zdawię na końcu, bo chciałbym się tym zajął. Szanowni Państwo, wszyscy radni są przez szkołę, dyrekcję gronopedagogicznej uczniów Szkoły Podstawowej 32 zaproszeni na 1 grudnia na godzinę 9 rano na kiermasz świąteczny. 1 grudnia, godzina 9, szkoła 32, kiermasz świąteczny. Również rada została zaproszona na 70. jubileuszowy konkurs Szopek Krakowskich, wstępny przegląd prac 6 grudnia o godzinie 10 do 12 rynek główny pomnik Adama Mickiewicza oraz na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy 9 grudnia godzina 14 w Międzynarodowym Centrum Kultury rynek główny 25. Kolejne zaproszenie do wszystkich radnych, ale trzeba go potwierdzić, jeżeli ktoś będzie chciał się udać. 5 grudnia, do 5 potwierdzamy, a 15 grudnia będzie spotkanie w ośrodku rekreacji i rehabilitacji Konnej Tabun. To jest 50-lecie MDK i od razu będzie to spotkanie wigilijne.
15 grudnia, godzina 17, potwierdzić musimy, kto jest chętny, to proszę do nas, do sekretariatu, potwierdzimy przybycie odpowiedniej grupy rady na 5 grudnia lub skserować sobie i samemu potwierdzić. Proszę Państwa, wpłynęła do mnie sprawa i to jest sprawa mocna, ja tu nie ukrywam, że muszę to poruszyć. Chodzi, to dotyczy głównie, Piotr, Ciebie teraz, Twojej komisji, ale jakby to się mogło i zdarzyć gdzieś indziej, więc ja od razu mówię ogólnie. Powiadomienie o zmianach terminów komisji. Szanowni Państwo, przewodniczący, jeżeli zmienia komisji termin komisji, ma obowiązek powiadomić wszystkich członków komisji o tej zmianie. I nie jest do tego, nie służy strona internetowa. Od razu mówię. Tu dla Pani Ewy wyjaśnienie, była informacja. Wtedy ona była tylko jeden dzień, dlatego że automat została wygaszona. Ale zgadzam się w pełni. Informacja na stronie internetowej o zmianie terminu komisji to jest dla mieszkańców informacja. A przewodniczący ma obowiązek powiadomić każdego radnego o zmianie terminu. Czy to jest jasne dla wszystkich przewodniczących? I jeżeli oczywiście przewodniczący będą chcieli zmieniać komisję jeden dzień przed, to no, proszę radnych o zgłaszaniu, no bo to nie może tak być. Szanujmy się po prostu wszyscy na tajem. Naprawdę. Także to jest apel do wszystkich przewodniczących komisji, pilnujcie tego. Na najbliższej sesji zarząd przedstawi w formie projektu uchwały terminy sesji na 2013 i troszeczkę zmieniony termin zarządu. Stąd prośba do przewodniczących komisji, aby poczekali na ten termin zarządów. On będzie się różnił, to prawdopodobnie będziemy mieli godzinę wcześniej zarząd. Bo są zarządy, że niestety wychodzimy strasznie późno. I w związku z powyższym będziemy zmieniać i wtedy poprosimy przewodniczących komisji, żeby również przygotowali sobie grafiki na przyszły rok posiedzeń komisji. Kolejna rzecz to jest właśnie strona internetowa. Proszę Państwa, na stronie są pewne informacje, które faktycznie automatycznie wygasają. My to w porozumieniu z Pawłem, jak jest informatykiem, robimy, że my nie przechowujemy w archiwum takich ogłoszeń, które załóżmy, jak już traci na aktualności, żeby ono tam wisiało. No to jest bez sensu, bo tam ciężko się poruszać po tej stronie. Ale tutaj był błąd o tyle, że ta informacja mogła wisieć aż do nowego terminu komisji. Ja, informatyka, już z nim rozmawiałem o tym, on się poprawi, więcej się to nie powtórzy. Takie informacje będą starały się wisieć do momentu, aż całkowicie to dane zdarzenie zniknie. Co tu dalej? Szanowni Państwo, dostaliście na maila takie informacje odnośnie projektu, może sobie przypomnieć dokładnie, jak to brzmiało, ale może Wy sobie przypomnieć, skojarzycie, jeżeli czytaliście, na temat szkoleń dla około 6 radnych, na temat sztuki, kultury, tak, takie grudniowe szkolenie przez fundację. Dostaliście wszyscy na maila, a nie jedna osoba na to nie odpowiedziała. Ja rozumiem, że jeżeli do jutra... Nie. No, ja wiem, kto dostaje na maila, to nie róbcie sobie bez naprawdę. Nie ma możliwości, że ktoś nie dostał, jeżeli wysyłamy stąd. Jest tak, to jest zaproszenie, że możemy zgłosić 6 radnych do jakiegoś seminarium, które jest za darmo na temat... Ja nie pamiętam, czy to jest na temat kreowania kultury, czy monitoringu kultury. Ja teraz już nie pamiętam szczegółów, nie chciałem się tego drukować, to ma kilka stron. Rzecz czy, jeżeli ktoś dzisiaj przyjdzie z Państwa do domu, przeczyta to. Ja obiecałem jutro organizatorom oddzwonić do godziny 12, jeżeli znajdzie się ktoś chętny. Jeśli nie, no to oddzwonię, że nie ma chętnych, koniec. Więc tylko proszę to przeczytać, bo my naprawdę, ja staram się tu z Panią Grażynką mocno zastanawiać i staramy się Wam śmieci nie wysyłać. Bo są różne dziwne rzeczy, które można uznać, że są śmieciowe. I wtedy nie zawracam Wam głowy, ale jeżeli fundacja jakaś czy stowarzyszenie robi za darmo jakieś szkolenie, to mi się wydaje, że może ktoś być zainteresowany. Warto na to szkolić. Dalej, jeżeli ktoś z Państwa pożyczył płytki CD ze zdjęciami, bardzo proszę o zwrot. Nieważne kto, jeżeli ktoś ma, to wie, że ma, proszę o zwrot, bo brakuje ze zdjęciami i niestety nie mam nawet jak podmienić do najostatniego kuriera zdjęcia, bo ktoś się zabrał po prostu. No. I pan redaktor wybrał zdjęcie, jakie wybrał, ja bym zmienił na lepsze, bo znalazłem lepsze. Za moment nie będzie jak zmienić, bo nie ma płytki. Więc bardzo proszę, żebyście, jeżeli już ktoś musi pożyczyć płytkę, to żeby odnieść ją na drugi dzień czy trzeci, lub napisać kiedy przyniesie.
Jest nas 21 osób, czasami połowa radnych, albo wszyscy są na tych zdjęciach. Ja wiem, że każdy chce sobie te zdjęcia na pamiątkę, czy w jakiś sposób wykorzystać, ale warto, są to z ich własności. Te zdjęcia są własnością Rady Dzielnicy. Kolejna rzecz, kiedyś prosiłem Państwa o zwrot kluczy do gablot, nie po to, żeby Państwo wydawali te klucze, tylko po to, żebyśmy sobie mogli dorobić drugi komplet, dlatego że do gablot z reguły istnieje jeden kluczyk. A są czasem informacje, że chcielibyśmy, mogłaby jedna osoba przejechać i rozgryźć po całej dzielnicy, nie czekając, aż my się tu spotykamy. Są czasem pilne informacje o spotkaniu czy o czymś. I teraz prośba do tych, którzy mają zamykane gabloty, nie mówcie nigdzie nie ma płótki, bo ja to wiem. Tam, gdzie są klucze, to albo proszę nam dorobić kluczyk i zostawić, albo przywieźć kluczyk, dorobimy sobie sami i oddamy ten drugi, żeby w dzielnicy do zamykanych gablot był komplet kluczy. Nie jesteśmy w stanie nic powiesić w zamykanych gablotach, a czasami już jest za późno. I w zasadzie ostatnia rzecz, ale ja myślę, że tylko zreferuję Kuba, a ja poprawnie pochudnę, jeżeli coś trzeba będzie jeszcze wyjaśnić. Dotyczy to właśnie tych 200 tysięcy, które zostały z tych 65, o czym myślimy, ale zanim, to jeszcze odpowiedź dla Ewy, ten podjazd dla straży, on musi iść z remontu. Nie będzie inwestycją, pan Błęk powiedział, no nie ma jak, ponieważ jak zrobi zgłoszenie, to na pewno nie zrobi tego podjazdu. Mówiąc wprost, ten podjazd będzie zrobiony jakimś tam prawem, o, zadecydujemy my i on, a niekoniecznie zarząd będzie rację, o tym się dowie od razu. No tak to niestety czasem lepiej zrobić, niż czekać, aż dostaniemy w tym miejscu uzgodnienie, którego możemy nie dostać nigdy. Bo oficjalnie pracownicy zarządu melioracji są na tak, powiedział pan Kłęk, ale nieoficjalnie powiedzieli, że dokumentacja może trwać kilka lat i może zdążyć w międzyczasie pomóc. Więc jakby, a jako remont powiedzieli, że jak najbardziej możemy zrobić, bo to jest jako remont. I mniej więcej kiedy by to było? No i teraz od nas no nie wiem, jakbyśmy robili, to byśmy robili myślę w przyszłym roku z pieniędzy remontowych. Jest wycena na kosztorys, została 44 tysiące złotych, kosztorys jest w Komisji Infrastruktury. Od komisji zależy, myślę, że to jest potrzebne. A 20 tysięcy to podobna sytuacja, no właśnie, podaje tak, drugie głos. Więc tak jak to jest w tym piśmie, więc może przeczytam treść tego wszystkim. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców oraz po rozmowach z panem m.in. Kłękiem z IGIG-u zwraca się z uprzejmą prośbą o zbudowanie stanowiska dla przenośnej przepompowni, która miała być zlokalizowana w okolicach rowu melioracyjnego między Rybną a ulicą do przystani. Konkretnej nazwy ulicy to tam nie ma, więc jest przy obrotach wiatrowych. Z uwagi na parametry techniczne, szczególnie na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców przed powodzią, stanowisko dla przenośnej przepompowni jest bardzo potrzebne. ZIKIT powiedział tak, że oni mogą to wykonać w 2013 roku, ale żeby Rada współfinansowała i przekazała 20 tysięcy na projekt, oni w ramach przetargu 120 tysięcy na to przeznaczą. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania słupków ograniczających ruch samochodowy w najbliższej okolicy. Jest to spowodowane tym, że muszą te być tam te słupki większej ilości, dlatego że po prostu co wieczór odbywają się tam rajdy samochodowe. I to są te tematy. Tak, ale jest jakby połączone. I w każdym razie tu jest, żeby na piśmie po prostu... Bo my wystąpiliśmy na piśmie, żeby dostać to na piśmie, co powiedział pan Kłęk. Krótko mówiąc, pan Kłęk powiedział, jeżeli my wydacie na projekt 20, my wyłożymy, bo oni to skosztorysowali na 120 tysięcy, to my damy te 100 tysięcy. No i ustaliliśmy, ja mówię, no dobra, my damy na projekt, a wy nam powiecie za rok, że nie zrobicie, tak? Stracimy 20 tysięcy, więc ustaliliśmy, że my występujemy z pismem i wystąpię, jeżeli tu nie będzie sprzeciwu, bo to pismo jeszcze nie wysłałem. Ono, krótko mówiąc, prosi o jedno. Jeżeli czy zagwarantują te 100 tysięcy, to my wtedy przeznaczymy 20. Pytanie do radnych, nie w formie głosowania, bo jeżeli będzie sprzeciw, to mówcie, to wtedy możemy zagłosować. Czy jeżeli oni zobowiążą się na piśmie dać 100 tysięcy, czy rada przegłosuje z tych priorytetów, gdzie zostało z tych 65, 20 na dokumentację? No, ale rzeczywiście. A może byśmy.
zdali te 20 tysięcy, tak? Chodzi o to, że oni dali nam na pierwszej gwarancji żadnej. Ale te 20 lat, oni dołożą w stówę i zrobią. To znaczy nie, to oni zabrali, to co nam dodamy do jeżeli. Nie, to chodzi o to. Ale my robimy projekt. I nie chodzi o to, że Rada Dzielnicy dokłada 20 tysięcy na projekt, a oni się zobowiązują, że wykonają to w ciągu roku. Chodzi w przeciągu roku. Ale żeby było... Ale Jurko, że to będzie to, to ja wiem, to trzeba rozpisać. Niech oni zaczną robić, a my im dołożymy państwa. Ale my zaczną, żeby nie... Bo maślane się nam robi, ja wiem. Natomiast ja myślę tak, bo musimy też trochę ufać pracownikom z Instytutu. My tak nam wiecie, i tak naprawdę za te dwa lata nie możemy narzekać, bo nas jakoś tak strasznie jeszcze nigdy nie wykiwano. No są drobne, ale te drobne rzeczy nie wynikają z złej woli podejrzewam pracowników, tylko z różnych dziwnych jakichś tam obostrzeń, tak? Czy jakichś sytuacji finansowych w mieście. Panowie, bardzo prosimy. W związku z tym to pismo, jeżeli dostaniemy na niego odpowiedź z Wydziału tam Melioracji, że dołożą, no to ja myślę, że no jakieś zaufanie musimy mieć. A jest to na pewno więcej niż słowa pana inspektora tylko. Bo gdyby nam to powiedział pan dyrektor jednostki, no to umówmy się, że moglibyśmy zastanawiać się, to pismo, żeby sobie mogli dać. Wyłożą 100 tysięcy stanowisk, bo tego nie mają na nic. Mają na taki. W tym roku wyjątkowo dużo roków w melioracji nie zrobili. I powiedział, że jeżeli chodzi o to 120 tysięcy, to przetarg i po prostu jeżeli... Pytanie do państwa jest takie, czy jak wyślę to pismo i dostaniemy potwierdzenie tego, o czym Kuba mówi, czy wtedy mamy 90% prawdopodobieństwa, że Rada przegłosuje przeznaczenie tych 20 tysięcy. Bo jeżeli nie, to ja tego pisma nie wysyłam, bo nie będę z siebie robił. Ile zostaje nam na rezerwie wtedy? Rezerwy wypiszamy, to jest dalej z tych 65 do oświetlenia, a rezerwa dalej zostaje cała. Jasne, wydaje mi się, że nie możemy narażać po raz enty mieszkańców na Powódź i skoro bez tego się nie da... O, Powódź, jak ma narażamy na Powódź. Protestuję, nie narażamy nikogo na Powódź. Jedną kwestię mam taką, że popierającą jakby ten pomysł tej przepołowni, niestety nie możemy zdyscyplinować, no próby są działkowców, którzy zasypują notorycznie ruch melioracyjny trawą i twierdząc, że oni utrzymują porządek, więc po prostu tak z doświadczeń mieszkańców sam widziałem, co się tam działo, jak była Powódź, że była po prostu ewakuacja i wszyscy byli zalani wodą, więc tam się to miała tam po prostu musi być. Słuchajcie państwo, sprawa jest jasna, czy są pytania? Komunikaty, następna sesja jest 18 grudnia, a przepraszam, powiedziałem tyle, ale jeszcze jeden komunikat. Chciałbym państwa prosić, abyście po sesji 18 grudnia zabezpieczyli sobie pół godziny do godziny na pozostawienie po sesji w celach bardziej towarzystwa. Czy jakieś z państwa strony uwagi, komunikaty? Julia pierwsza, potem Paweł, Krzysiek, Marcin. Mam dwie informacje. Jedną to jest właściwie podziękowanie wszystkim uczestnikom i współorganizatorom wręcz nagród klikowców. Dziękuję za obecność i pomoc przy organizacji koncertu oraz przy samym wydarzeniu. To ja ad vocem właśnie chciałem podziękować Julii za to wydarzenie, bo kto był, ten widział, jak to wyglądało, jak to super, wielkie dzięki tutaj dla Julii. Następnym razem jeszcze zagra. Następnym razem zapadnę. Jeszcze jedna prośba, właściwie dwie. Jedna właśnie a propos tej pani z Japonii, ponieważ ona była bardzo wzruszona i w ogóle bardzo się cieszyła, że mogła zagrać przy takiej okazji. Bardzo was proszę, przekażcie mi, jeśli macie jakieś zdjęcia, ponieważ mam kilka jej zdjęć nieostrych, a bardzo mnie prosiła. Marek, przyślesz mi na pocztę? Nie chcę się wysłać, muszę ci dać po prostu na tym na płycie. Okej, wszystko jest na tak, jeszcze jest zaproszenie na Komisję Kultury, która odbędzie się już wtedy, w czerwcu 4, czyli we wtorek, o godzinie 18, czyli nic nie zmienione o 4 godziny 18. Tak, nic nie zmieniłam, tego przypominam. Ja o 18.00 Chciałbym spytać, czy są osoby potencjalnie zainteresowane zajęciem się w
wtedy tematem organizacji ruchu, bo mieszkańcy się zwracają z różnymi prośbami, też myślę, że każdy z nas ma jakieś przemyślenia na temat organizacji ruchu w różnych miejscach i jeżeli byłyby osoby zainteresowane ewentualnie przeanalizowaniem różnych problemów, nie mamy wiedzy, nie jesteśmy ekspertami, no, ale zawsze można spróbować wypracować jakieś powody w sieci. Mogę być głosem rowerzystów. Więc gdyby ktoś był zainteresowany, to prosiłbym o kontakt. Z włączeniem zawodowym będzie spłacany. No to zobaczymy. Mam prośbę, ja zgodnie z prawem Polski wystawiliśmy na komisji dotyczące przywrócenia dzwonów na pracę na stawach. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś kwestie, tak ogólnie mówiąc, związane z dzwonami do segregacji, prosiłbym w dodatku o drogą mailową o informację, żebyśmy w jednym piśmie tak, wszystko, co związane z dzwonami zawarli. To tu przestał to, że nie przyjmują porządku. Łukasz. Przypomnienie o komisji bezpieczeństwa 6 grudnia, czwartek. A będą prezentowali się. Pan Marek. Proszę Państwa, wysłałem artykulik, taki, który chcę umieścić w Kurierze Zwierzynieckim. Ten dokument, do którego się odnosi Marek w kolejnym miejscu. Na mailer, żebym po prostu wiedział, jaki jest stanie po prostu Rady Dzielnicy. Po prostu to jest takie nieoficjalne, po prostu mam sytuację społeczną. A ten artykuł nie się dotrokuje na teraz? Nie. To co weszło do roku nie na teraz? To tak, że jest. Ja sobie to opisałem. Panie Paweł, nie wiem. Co? Się udało. Znaczy ja jeszcze raz zachęcam radnych, bo pamiętajcie Państwo, są takie okresy w kurierze, gdzie nam świetnie idzie, a są takie okresy, że no, jest nad czym zapłakać. Wiecie, jaki problem teraz w tym momencie bardzo dużo? No jedna z Pana pustała szczotka była niedawno rozesłana i chyba poszło do druku, ale z czym nie ma pojęcia. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś komunikaty? Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykamy.